Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, parę dni temu opowiadałem o tym, jak prawnicy w Ameryce wykończyli w zasadzie harcerzy. Dzisiaj poopowiadam, jak to prawnicy skoczyli do gardła drugich prawników. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję bardzo. No, jest prawie 5500 subskrybentów, także dziękuję wszystkim subskrybentom i subskrybentom. Zdrowia dla normalnych. No, prawnicy złapali się za gardła. Roundup, no to jest taka firma, która w zasadzie chemikalia, trucizna, kiedy się popsiuka na chwasty, na rośliny, które się nie chce, żeby żyły, no to po prostu one, ta trucizna je wykańcza. No jak to zasadniczo działa? No większość tych chwastów, no to ma większą powierzchnię tych liści, no i więcej zostaje na tych liściach niż na trawie, dlatego to jest popularne. No i zaczęło to się wszystko od meksykańskiego emigranta, który przez 35 lat psiukał tą trucizną po tych szakach. No, że było gorąco, to nie miał maski, dlatego, że było gorąco, no to nie używał tych różnych pojemników filtrujących. No i zmarł na raka. Miał w sumie, nie był taki stary, nie był taki młody, no ale 35 lat nie używając maski psiukał tą truciznę. Przypuszczalnie przez pierwsze dwa tygodnie, dwa miesiące, dwa lata kasłał i natura mu chyba mówiła, że coś jest nie tak i mógłby jakąś koszulę sobie zawinąć na twarz, czy tam jakąś szmatę nasikać na to i oddychać przez szmatę sikami. No tak, w pierwszej wojnie światowej biedni żołnierze, jak nie chcieli umrzeć od gazu musztardowego, no to tak się filtrowali. Dzisiaj wszyscy biegają z maseczkami, bo myślą, że koronawirus zeskakuje z drzew. No to jest nieprawdopodobne, jak się popatrzy na kretynów, którzy jadą samochodem samotnie i prowadzą samochód samotnie w masce. No, albo rowerzyści w maskach, albo ludzie samotnie na pustych ulicach. No ale Roundup, no prawnicy doszli do wniosku, no że faktycznie ktoś jest winny. No i Bayer kupił ten Roundup od amerykańskiej kompanii. Także jak przeszło to w ręce niemieckie, no to prawnicy od razu wykombinowali, że jest szmal. No ile tego szmalu? 10 miliardów. Wyrwali 10 miliardów z Bayer, czyli 10 miliardów. No co jest 10 miliardów? 10 miliardów to jest 10 z 9 zerami. 10 tysięcy, 10 milionów, 10 miliardów. Po amerykańsku to się mówi bilion. Milion i bilion, w Europie się mówi miliard. Czyli 10 z 9 zerami. Ilu poszkodowanych się zgłosiło? 125 tysięcy. 125 tysięcy się zgłosiło i powiedziało, że ma raka, że potrzebuje. No, czyli na każdego poszkodowanego teoretycznie wypada 76 tysięcy. No nie wiadomo, ile będą płacić rodzinom zmarłych, ile będą płacić tym, którzy używali tego Roundupa przez dwa tygodnie, inni przez dwa miesiące, inni przez dwa lata, inni przez 20 lat. No ale 10 miliardów. No i teraz ta firma, która wzięła się za to, parę firm, która się wzięła, Wagstaff, Weinz, Luxemburg i Miller. No to takie cztery podstawowe firmy i one powiedziały, że one zainwestowały 20 milionów dolarów, że to była inwestycja. 20 milionów dolarów i lata pracy. No to 20 milionów zamieniło się w 10 miliardów. No to w zasadzie za każdego dolara uzyskali 500 dolarów, tak? Czyli 500 dolarów, czyli to jest, by było 50 tysięcy procent zysku. 50 tysięcy procent zysku. No to nie jest niezła sumka. No ale teraz co oni robią? Oni mówią, że im się należy jeszcze dodatkowo 800 milionów. No jeżeli jest takie skarżenie grupowe, no to jak to się odbywa to w Ameryce? No w Ameryce oni patrzą, gdzie jakaś grupa coś tam robiła i miała szkody. No w wypadku, powiedzmy,
papierosów, no to też wygrali tam kilka miliardów. No to ogólnie rzecz biorąc, firmy prawnicze dostają 1/3 gotówką na dobry początek. Na dobry początek dostają gotówką, czyli tutaj z tych, w wypadku Roundupa, prawnicy dostaną 3 miliardy. No a teraz, ale 3 miliardy to jest jeszcze niewystarczająco. No to te główne cztery firmy, które zaczynały to wszystko z 20 milionami, no to oni mówią, dobra, 3 miliardy, ale jeszcze nam się należy 800 milionów do tego 3 miliardów. Dlaczego im się należy? No bo oni powiedzieli, że oni porobili te wszystkie papiery, porobili, złożyli sprawy, poszli do sądu, sąd tam czekał. No i później jak jest taka sprawa, to sąd mówi, jest tam okres roku, czy pół roku, czy roku, kiedy trzeba znaleźć wszystkich poszkodowanych i później sąd mówi, koniec, zamykamy i po tym dniu już tam nikt nie może się zgłosić. Także ludzie, którzy byli poszkodowani, mają rok, żeby się zapisać. Jak się później zapiszą, to już to są. A jeżeli się nie zapiszą, to pociąg odjeżdża i już nie ma takiej możliwości. No, argument prawniczy jest taki, że firma, która jest oskarżona, ona chce już zapłacić, zrobić wszystko w porządku, powiedzieć, jesteśmy załatwieni. Bo jakby ciągle nowi przychodzili, no to by się nigdy nie skończyło. No i teraz jest ta rola tych drugich firm, które one po prostu ogłaszają się i mówią tak, o, psiukałeś Roundupem po pokrzywach, no i przy okazji, jak sobie do nosa psiukałeś, no to może ci się należy 2 miliony dolarów, nie? Zgłoś się, powiedz imię, nazwisko, kiedy używałeś. No i to właśnie w ten sposób przez internet, przez telewizję poszukiwali wszystkich, którzy tam używali. Niekoniecznie się pytali, czy oni mają raka, czy ktoś tam zmarł, ile tego używał, jak używał, bezpiecznie używał, niebezpiecznie używał. Nikt tego nie sprawdzał, tylko że poszukiwali tych wszystkich użytkowników. No i tych użytkowników się nazbierało 125 tysięcy. Czyli 125 tysięcy, no to jest po 80 tysięcy na każdego. Jest co dzielić. No i cała ta umowa, to najgorsze jest to, że Bayer pogodził się polubownie z tą główną firmą. Te cztery firmy mówią, że tym wszystkim, którzy ogłaszali się i w zasadzie rekrutowali, no bo to była taka rekrutacja, łapali tych ludzi, którzy zgłaszali się jako poszkodowani. No i teraz te firmy, których robota to była ta rekrutacja tych poszkodowanych, oni mówią, no jak to jest? Oni nie mogą wziąć 8%, 8% i prawie 10% chcą wyciągnąć te 8% z tych 10 miliardów, żeby postawić w odstawkę. Te 800 milionów ma być dzielone na wszystkie te firmy, czy tylko rekrutowały, czy poszły do sądu, czy cokolwiek robiły. No sędzia w San Francisco, który ma 4 tysiące przypadków, bo to wszystko w tych federalnych podzielone jest 125 tysięcy, no to w zasadzie na jakby było 100 tysięcy na 50 stanów, no to jest 2 tysiące na każdy stan. No i sędzia z sądu federalnego, no to on powiedział, że on nie ma, że on myśli, czy domyśla się, że on nie ma prawa, żeby odłączyć te dodatkowe 800 milionów. Najgorsze w tym wszystkim to jest to, że Bayer zapłacił te pieniądze, no i w zasadzie nie przyznał się do winy. Nie przyznał się do winy, no bo zaskarżyli, że to powoduje chłoniaka nieziarnistego, no bo ten pierwszy człowiek, który tam umarł po tym wdychaniu przez 30 lat, on umarł na tego chłoniaka nieziarnistego.
to non-Hodgkin, not-Hodgkin limfoma. To po amerykańsku, po angielsku to jest non-Hodgkin limfoma, a po polsku to się nazywa chłoniak nieziarnisty. No i Bayer powiedział, nie, my nie przyznajemy się, że to powoduje, zapłacimy 10 miliardów, ale to nie powoduje. No i będziemy produkować ciągle ten Roundup, będziemy sprzedawać ciągle ten Roundup i tam nie będzie żadnego ostrzeżenia, jak używasz tego, to dostaniesz raka. No i to była taka umowa. No, do tego sąd, kretyński sąd, no kretyński sąd, no bo w zasadzie publiczność, ludzie, obywatele poszkodowani nie będą wiedzieli, kto ile dostał, jak dostał, ile prawnicy dostali. To po prostu ten szaber 10 miliardów, no to po prostu dostają prawnicy. Jak to się zakończy? No to się tak zakończy, że część tych poszkodowanych rodziny, umarłych, dostaną tam więcej. Ci poszkodowani to dostaną przypuszczalnie tam po 2, 3, 4 tysiące. Dostaną też kupon na następne, żeby kupić taniej ten Roundup. No a prawnicy w zasadzie prawie 4 miliardy dolarów wyrwą. Także to jest makabra, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, że tak się dzieje. No, komuniści, socjaliści no mówią, że trzeba by było ograniczyć te odszkodowania. No do pewnego stopnia, no to w takim wypadku w tej matematyce, jeżeli się popatrzy te szkody i te odszkodowania i kto ile dostaje, no to wszystko jest po prostu nieprawdopodobne. To jest po prostu nieprawdopodobne, no bo dlaczego jest 125 tysięcy ofiar, tak? Przecież ten Roundup, no to on był sprzedawany przez 40 lat. Przypuszczalnie użytkowników jest milion czy 2 miliony. No i z tych miliona, 2 milionów czy 3 milionów tam sprzedali tego, tej trucizny wagony po prostu, jak nie setki wagonów, jak może tankowce jakieś. No jak to ocenić? Wszystko to chodzi w tych grupowych oskarżeniach. To chodzi o tą 1/3 dla prawników. Ci prawnicy po prostu wyrywając z gotówką 1/3, no to oni są najbardziej ustawieni. Wszyscy ci poszkodowani, no to nie bardzo. Część prawników, część ludzi, którzy patrzy na to, no to mówi, że to nie ma znaczenia, że prawnicy tyle wyrwali. Nie ma znaczenia, że ci poszkodowani tak mało dostaną. Najważniejsze jest to, że skopaliśmy kompanię prywatną i ona będzie się pilnowała. Ona już będzie się pilnowała, żeby nie robić tych błędów. Dlatego właśnie część tej hałastry, nie, to nie mówi się hałastra, to się mówi palestra. Czyli część tej palestry to no, w zasadzie to hałastra. No, część tej hałastry mówi, że to trzeba zmusić kompanie prywatne, żeby one siebie same pilnowały. No ale jak się napilnowały? No nie będą dawały ostrzeżenia, tak jak z papierosami było, tak? Papierosy ludzie palili, charkali, smarkali przez miesiące, przez tygodnie, to organizm mówił, że coś jest nie tak. I tak samo przypuszczalnie było z tym Roundupem. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i przekaz dla republikanów, konserwatystów. Dziękuję, że macie taki światopogląd.
Dziękuję, że rozumiecie, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, no to jest coś najważniejszego. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Wszystkie te postępowe, socjalistyczne mrzonki, no to zawsze się kończą głodem, zawsze się kończą zniszczeniem narodu, zniszczeniem kraju i tak dalej. No teraz w Ameryce, no raczej to nie nadejdzie, Biden z tymi komunistami szaleje, no ale 2022 jest za rogiem, są to wybory międzyprezydenckie, także kongres się zmieni, Izba Reprezentantów po prostu się zmieni nieprawdopodobnie, Senat się po prostu zmieni nieprawdopodobnie, bo do kongresu 435 reprezentantów jest wybierane co 2 lata. Także będzie wielkie przetasowanie. Na 100 senatorów, którzy mają kadencję 6 lat, 1/3 jest wybierana, także w 2022 będzie wybieranych 33, także też będą jakieś przetasowania. Jeżeli Biden dożyje do wyborów międzyprezydenckich, no to on będzie po prostu bezwładny. Bezwładny Ameryka zdecyduje, że głosuje za normalnymi. Przekaz dla socjalistów, jeżeli głosowaliście na Bidena, patrzcie się szczególnie na cenę benzyny, patrzcie się na podatki na swoich czekach, patrzcie się, co się dzieje naokoło was, zorientujcie się, no i naprawdę nie głosujcie na socjalistów, na komunistów, to prowadzi w złym kierunku, nie doprowadziło dobrze w PRL-u, w Sowietach, na Kubie, w Chinach. W Chinach jest jednopartyjny zamordyzm, komunizm, nie ma wolnego rynku, także nie ma kapitalizmu. Tam jest po prostu bogaty, komunistyczny, zamordystyczny kraj, który po prostu doprowadził do perfekcji kontrolę swojego narodu. Zdrowia dla normalnych.